I właśnie mniej więcej tak, moi drodzy, jest przedstawiany dzik w rozumieniu osób, które tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia, co to jest za zwierzę. I to słyszymy nieraz. Ja to słyszałem, wy to słyszeliście. Te historie, opowieści, jak on to biegł 300 metrów, a dzik po prostu go gonił dalej i on nie wiedział, co z tym zrobić i ledwo przeżył. Tak, my to znamy, wy to znacie, ja to znam. Drodzy, ten odcinek to był taką, znaczy inspiracją do nakręcenia odcinka o zachowaniach niektórych zwierząt i jak my powinniśmy się zachowywać w stosunku do nich. Były rozmowy, które tak naprawdę cały czas wprowadzę. Nieważne, czy prowadzę warsztaty fotograficzne, które znacie, o których wiecie, czy spotykam w lesie różne osoby, nie tylko grzybiarzy, ale też spacerowiczów, turystów, to zawsze jest jedno hasło. Panie, ale uważaj pan, bo tam są dziki. Nie wiem, wiecie, w takim wyobrażeniu takich osób dzik przedstawiany jest jako coś bardzo strasznego. Jakieś takie zwierzę, które ma tylko na celu zrobienie nam krzywdy. Dosłownie. A tak naprawdę nie jest. I w dzisiejszym odcinku chciałbym zdementować te naprawdę chore plotki, jakieś takie domysły, jakieś niestworzone historie, bo to wszystko nie jest prawdą. No nie udowodnię wam. Udowodnię wam tylko na zasadzie zdjęć, które na końcu filmu wam pokażę. Także nie chcę przeplatać tego zdjęcia, ja mówię, tylko niech to będzie taka jedna całość mówiona, także dzisiaj was trochę zamęczę mówieniem. A na końcu będą zdjęcia z opisem. Po prostu będzie łatwiej i czytelniej. Tak, wyjątkowo może w ten sposób. Moi drodzy, jak dzik wygląda, to każdy z nas wie doskonale. Jego opisywać nie trzeba. Można o nim poczytać. Natomiast mało osób tak naprawdę wie, że dzik ma pewne predyspozycje do tego, aby faktycznie przeżyć w tym dzikim środowisku, w tym naturalnym jego środowisku, czyli lesie. I w związku z czym ma doskonale rozwinięty zmysł słuchu, powonienia. Niestety wzrok ma bardzo słaby. Bardzo szybko biega z prędkością psa. Doskonale pływa. Także dla niego przepłynięcie jeziora, które, nie wiem, ma na przykład kilometr długości, nie jest żadnym wyczynem. I też, o czym bardzo mało osób wie, dzik jest zwierzęciem wbrew pozorom bardzo skocznym. Taka duża góra mięsa na takich krótkich nóżkach, a potrafi przeskoczyć ogrodzenie na 1,50 m, nawet wyżej. Ja widziałem. Mirzy, mówiąc, że udowodnię wam, że dzik taki nie jest zły, jakim go malują, to powiem wam na swoich przykładach. Ja nie raz, nie dwa miałem styczność bardzo bliską z dzikiem. I to nie była styczność z odległości 100 czy 200 metrów, tylko wręcz paru metrów. Były sytuacje, kiedy na dzika nadepnąłem. No prawie, że nadepnąłem, ale o tym za chwilę. Dzik generalnie jest zwierzęciem bardzo płochliwym. To nie jest tak, że jak on nas zobaczy, to nas zaatakuje, bo to jest bzdura. On może nas zaatakować, może nam zrobić krzywdę tylko w określonych sytuacjach, o których zaraz będę opowiadał. Dzik nie widzi, znaczy inaczej, on nie ma interesu w tym, żeby nam zrobić krzywdę. To jest ostatnia rzecz, jaką on by pomyślał. Jeżeli zrobi, znaczy zrobi, jeżeli się nam wydaje, że chce nam zrobić krzywdę, to tylko i wyłącznie w obronie własnej. Kiedy? Jest to parę takich sytuacji, moi drodzy. Pierwsza to jest na pewno taka, że jeżeli wejdziemy niechcąco niemalże w baruch dzika, czyli tam, gdzie on śpi, on się może wystraszyć i nas po prostu pogonić, zaatakować. A szczególnie wtedy, kiedy jest locha z małymi.
to już się zdarzało. Niezwykle rzadko, ale miało to miejsce. Chociażby mój znajomy leśniczy miał taką przygodę kiedyś. Druga sytuacja to jest wtedy, kiedy z własnej niewiedzy, no już nie chcę mówić głupoty, ale niewiedzy, weźmiemy na przykład dziczka małego, warchlaczka, znajdziemy gdzieś w lesie, bo się zgubił, bo się zaplątał, nie wiem, w jakąś siatkę, ogrodzenie. My go bierzemy do rąk, no bo my jesteśmy dobrzy, prawda? Chcemy go uratować, chcemy mu pomóc. I wtedy jest problem, bo locha zawsze jest w pobliżu. Ona swoich maleństw nie zostawi nigdy. Pamiętajcie o tym. To, że zobaczymy gdzieś warchlaczkę, sobie gdzieś tam sam chodzi, pamiętajcie, kochani, o jednym. Gdzieś w pobliżu jest locha. Ona nie musi być przez nas widoczna, ale ona nas, znaczy obserwuje. Ona nas czuje, ona nas słyszy, ona wie o naszej obecności. No i trzecia rzecz, kiedy, no to akurat nas się nie dotyczy, no bo jesteśmy fotografami przyrody, natomiast kiedy jest polowanie, dzik jest postrzelony, jest zraniony i wierzcie mi, wtedy dzik jest po prostu tak niebezpieczny, że faktycznie lepiej wtedy uciekać na drzewo, a w ogóle to nie zbliżać się. Nie daj Boże. Widziałem filmy, w których dzik zaatakował niedźwiedzia. Filmy w Bieszczadach, kręcone przez leśniczych, przez myśliwych, kiedy niedźwiedzica za blisko podeszła dzika i ona, locha, w obronie małych po prostu stanęła do, wydawałoby się, nierównej walki. Nie, moi drodzy, dzik jest cholernie silnym zwierzęciem. To jest taki pocisk, którego mało co jest w stanie zatrzymać w lesie. Dla niego nie ma praktycznie przeszkód. Same dziki, moi drodzy, są zwierzętami również bardzo inteligentnymi. Mówi się, że dorównuje inteligencją psu, a niektórzy twierdzą, że czasami je przewyższa. Nie wiem, ile tym jest prawdy. Nie jestem specjalistą od zachowań zwierząt, nie jestem behawiorystą. Natomiast to, co wam w tej chwili opowiadam, to mówię wam o swoich przeżyciach, które miałem, które cały czas mam. I to nie jest, że się chwalę, tylko chcę wam powiedzieć na moim przykładzie, jakie miałem zdarzenia z dzikami. Dlatego śmiem twierdzić, że dzik nie jest taki, jak my go, może nie my, fotograficy przyrody, tylko jak większość ludzi sobie dzika wyobraża. Słuchajcie, miałem sytuację, gdzie ze swoim znajomym, który był myśliwym przez wiele lat, prosiłem go, żeby pokazał mi jeden teren, na którym mnie interesowały dane gatunki zwierząt, ponieważ on znał te lasy, w których on mieszka, o wiele lepiej ode mnie, więc nie stanowiło to dla Antka, bo tak ma na imię, problemu. Umówiliśmy się rano, pojechaliśmy do lasu, szliśmy dosyć długo. Las się kończy, jest polana. To były wczesne godziny poranne. I wyobraźcie sobie, wychodzimy na tą polanę i widzimy całą chmarę dzików, łącznie z małymi. Były w odległości, tak na moje oko, mniej więcej dobre 60 metrów, albo lepiej. Mi się wydawało, że idziemy bardzo wolno, bardzo cicho. Bo faktycznie szliśmy, była to dojście, to był jeden mech, zero prawie liści, tak naprawdę taka ściółka leśna bardzo wygodna dla nas, jakbyśmy chcieli podchodzić. I wyobraźcie sobie, zapatrzymy na tą całą rodzinę dziczą i one sobie tam żerują. Locha sobie tam buchtuje, dziczki małe koło niej coś tam sobie zajadają i w ułamku sekundy locha podniosła łeb bardzo wysoko, zaczęła nas wieczyć. Ja co prawda tych chrap nie widziałem z daleka, ale ja widziałem po jej zachowaniu, co ona robi. I w jednym ułamku sekundy, słuchajcie, ona do nas wystartowała, gdzie my nie robiliśmy nic. My staliśmy pomiędzy drzewami i w tej sytuacji, kiedy ta
tak, locha na nas, no może nie szarżuje, nazwijmy to, że biegnie w naszym kierunku, Antek do mnie mówi: Darek, broń Boże się nie ruszaj. Znaczy, nie musiał mi tego powtarzać, słuchajcie, mnie tak sparaliżowało, że ja stałem ku tego drzewa jak wmurowany. No wiecie, no dyskomfort jednak jest. Serducho zaczęło walić, no bo cholera wie, co ona zrobi. No jednak to jest no cholernie silne zwierzę. A nie znam człowieka, który by wygrał z dzikiem. No i co się dalej dzieje, moi drodzy? Stoimy tak dalej. Locha podbiega do nas na odległość paru metrów zaledwie. Ja mówię, że słyszałem, jak jej się ABS-y włączyły. Zahamowała przed nami. Stanęła. Patrzy się prosto na nas. Ja powiem szczerze, no bardzo niepewnie się czułem. I popatrzyła na nas, nawet nie wiem ile to trwało, parę sekund. I chrumknęła ostrzegawczo, bardzo wyraźnie i bardzo głośnie, aż to wszystko zadudniło. Nie uciekła, ona się odwróciła i powoli takim truchcikiem sobie pobiegła w stronę maluchów. Oczywiście maluchy zostały na miejscu. Ona nas ostrzegła, że jesteśmy po prostu za blisko, żebyśmy nie przekraczali tak zwanej jej strefy komfortu. Antek, bardzo doświadczony człowiek, to było wiele lat temu, mówi: Darku, chodź, idziemy, bo po co będziemy ją drażnić? Także tak to mniej więcej się, moi drodzy, odbywa. Także jak idziemy do lasu, bo idziemy, my idziemy z konkretnym celu, idziemy robić zdjęcia. Zobaczymy dzika, czy dziki, czy w ogóle całą watachę. Nie bójmy się. One nam nie zrobią krzywdy. Mało tego. Dziki mają, podobnie jak i większość tych zwierząt, tych żyjących, tych naszych dzikich, ja mówię o naszej przyrodzie, mają cudownie rozwinięty szósty zmysł i ja nie tylko, że wierzę, ale ja wiem, jestem przekonany święcie o tym, że to są zwierzaki, które doskonale czują, podobnie jak i psy, które wiedzą, czy chce im się zrobić krzywdę, czy nie. Następna sytuacja z mojego podwórka, kiedy realizowałem duży temat parę lat temu, umówiłem się z kolegą, z którym się dawno nie widziałem, znaczy on zadzwonił do mnie, czy mógł do mnie wpaść, ja mówię, że jestem tu i tu, on mówi: słuchaj, to Darku, ja do ciebie wpadnę, będę przejazdem, ja mówię: słuchaj, dobrze, ale jestem tu i tu, ja śpię w namiocie, i nie ma problemu, ja mówię: słuchaj, jak będziesz, ja będę spał, obudź mnie. Dobra, był w 3:30, umówiliśmy się na 4:00, skoro świt, przyjechał. No jeszcze Skuba nic mi nagrał, jak sobie pochrapywałem, bo zmęczony byłem okrutnie. I efekt był taki, że obudziłem się. I teraz wyobraźcie sobie tak, taką sytuację. Łukasz, bo tak ma na mnie mój serdeczny kumpel, stoi obok, znaczy kucał przy moim namiociku. Tym namiocie, z którego znacie z filmów, tą taki z moskitierem, była bardzo ciepła, gorąca, wręcz parna noc. Ja odsuwam ten zamek, patrzę na niego, a on, słuchajcie, stoi nieruchomo. Jego zamurowało, blad jak ściana. Ja mówię, ja nie za bardzo skoczyłem, mówię, co jest? I patrzę na niego, patrzę i czuję z lewej strony, że coś się poruszyło. Patrzę, słuchajcie, w odległości również niewielkiej, ja wiem, 10 metrów, no może 15, nie więcej. Stoi locha, koło niej maluchy tak pięknie w rzędzie, poustawiane jak niczym do zdjęcia grupowego i się na mnie ta locha patrzy. Ja na niego, na lochę i zacząłem sobie, słuchajcie, ta cała sytuacja i autentycznie nie czułem strachu, ale ta cała sytuacja tak mnie rozbawiła, że zacząłem mówić do tej lochy i to nie była oznaka jakiegoś strachu czy stresu, nie, po prostu ja autentycznie jakoś czułem potrzebę, no nie wiem, no odbiło mi rozmawiać z dzikami. Locha patrzy na mnie, ja mówię: no cześć mamuśka. Mówię: no i co, i pobiegaj z małymi. Ona tak popatrzyła na mnie, słuchajcie, jakby mnie rozumiała,
popatrzyła, tak chrumknęła, tak, a tak ledwo słyszalnie. Łukasz tak na mnie, na nią i tylko, i tutaj trzeba byłoby wypipkać takie pipi, on rozmawia z dzikami. Mówi, no nie wierzę. Ta locha się popatrzyła, pomalutku się odwróciła, przez płytką wodę, taki rów, w sumie to był, przeszła sama, poczekała, jak te maluchy przejdą za nią i tak się ta przygoda skończyła. Wyczuła, jak dla mnie jest ewidentnie, wyczuła, że ja jej nie chcę zrobić krzywdy. Po prostu popatrzyła, bo doskonale mnie widziała. Musiała mnie widzieć. No trudno, żeby nie. Wyczuła mnie, słyszała mnie. Tak się to skończyło. Następna sprawa. Mówiąc o tym, moi drodzy, tym takim zakorzenionym strachu wśród większości ludzi jest obawa, że dzik ewidentnie, kiedy go spotkamy, zrobi nam krzywdę. Dlatego mówię, ja nie wierzę i nigdy nie uwierzę, jak ktoś mi będzie starał się wmówić, czy opowiadał historię z mchu i paproci, że jak on wszedł do lasu, zbierał grzyby, natknął się na dzika, a dzik go gonił, panie, z 500 metrów, a nogi to już nie powiem, gdzie mi wchodziły, a serce to miałem na plecach. Ja nie wierzę w takie sytuacje. Kochani, ja już trochę chodzę po tym świecie. Jestem, wiecie, codziennie w lesie. Ale do czego zmierzam, moi drodzy? Ten lęk jest nawet zakorzeniony wśród fotografów przyrody. Ja wspomniałem, że prowadzę warsztaty, o czym wiecie. I teraz na tych, no ja to nazywam wiosenne warsztaty, dokładnie teraz w maju, które się odbyły, już się skończyły, była ze mną przesympatyczna Ania, jedna z uczestniczek. Aniu, pozdrawiam cię, jak mnie oglądasz. I zaczęliśmy się rano na, no tak naprawdę na wszystko, co miało wyjść, a tych gatunków trochę tam jest. No i co się dalej dzieje? Wyobraźcie sobie, siadamy w 4 osoby, czyli 2 prowadzących, 2 uczestników, bo tak organizujemy te zajęcia. I Ania była umiejscowiona na rozwidleniu, znaczy między 2 drzewami miała siatkę zarzuconą, że idealnie się wkomponowała, żadnych namiotów, żadnych innych takich typu wynalazków, bo to po prostu przeszkadza. Poza tym za siatką, jak wiecie, ja uwielbiam pracować, dlatego że no, ta siatka ma jednak wspaniały kąt widzenia, widzimy wszystko. I jeszcze, aha, no i dobra, no i skończę. No i co się dalej dzieje? Ania siedzi pierwsza z lewej i tyle, co się rozstawiliśmy, może minęło 15 minut, z lewej strony wychodzi locha. Piękna, dorodna, dojrzała, cudowna locha. Ponieważ odległość, jaka mnie dzieliła do Ani, to było no, dobre 20 metrów. Locha była troszeczkę dalej, więc ja ją widziałem tak pod kątem, pod dosyć sporym, ostrym kątem, ale Ania ją widziała w odległości zaledwie paru metrów od siebie. I ja w tym momencie sobie pomyślałem, że jest w najlepszym możliwym miejscu do zrobienia fantastycznego ujęcia. Dlaczego? Piękne światło. Locha stała w takiej trawce, gdzie zasłaniały jej nogi, ale reszta była widoczna. A obok lochy, za moment, znaczy do lochy, dołączyły jej małe, dokładnie 12 sztuk i druga, również dorosła locha. No słuchajcie, obrazek wymarzony. Ja sobie tak myślę, no dziewczyno, no masz po prostu genialne miejsce na zrobienie fantastycznego zdjęcia. No ale się okazało, że Ania nie zrobiła ani jednego zdjęcia. Naprawdę. Ale to się okazało dopiero jak skończyliśmy zajęcia, znaczy tą poranną zasiadkę, bo światło już było nie te, za ostre. Ja mówię, Ania, pochwal się. Ona mówi, Darku, ja nic nie mam. I zaczęliśmy się śmiać. I ja mówię, dlaczego? Ona tak patrzy na mnie i mówi tak, wiesz co?
te warsztaty są takie, ale ty pierwszy dzień to powinieneś przeznaczyć, jak przeżyć w lesie spotkanie z dzikiem. I wiecie, co się okazało? Po rozmowie już dalej przy kawie, Ania powiedziała: Darku, ja się tak bałam, tak mnie sparaliżował strach, że ta locha, która stanęła naprzeciwko, ona się po prostu na mnie patrzyła. No to trochę trwało. Ja się tak bałam, że ja nie byłam w stanie zrobić zdjęcia. Ręka tak jej dygotała, noga to samo, no bo tak na lewym półdupku siedziała, na karimacie. Mało miejsca, więc musiała się jakoś wkomponować. I tak to właśnie wygląda, moi drodzy, że ten gdzieś tam, wiemy, że ten dzik nam nic nie zrobi, ale gdzieś tam w tyle głowy jest taki ogromny strach przed tym zwierzęciem, że to jest no aż nieprawdopodobne. I mało tego, moi drodzy, ja jak mam czy zajęcia ostatnio, które miałem na takiej, no, w takiej szkole średniej, właśnie taką, no, powiedzmy, prelekcję o ochronie przyrody, ludzie, znaczy uczniowie, nawet nauczyciele nie wierzyli, jak im powiedziałem, że tak naprawdę dzik, on się 10 razy bardziej boi nas, aniżeli my jego. On nas wyczuje, on momentalnie ucieka i nie ma sytuacji, że on się wróci po to, żeby nam zrobić krzywdę. No to jest już absurd. Dlatego, moi drodzy, myślę, że tym mówieniem, tą krótką opowiastką o dzikach was troszeczkę przekonałem. Przecież zdjęcia moje doskonale znacie. Ja je robię, będąc tak naprawdę pośród nich. Przecież znacie zdjęcie mojego Mańka. Przecież słuchajcie, ten Maniek, jak wybiegł na mnie z trzcin, słuchajcie, on tak zasuwał, że jak zobaczyłem z odległości, ja wiem, jakiś no dobrych 100 metrów. Znaczy jego coś po prostu wystraszyło. Szczerze to nie wiem co, bo nie słyszałem ani strzałów, ani nie wiem. On tak zasuwał na mnie, ja mówię, ja wiem, że on mi nic nie zrobi, więc kucnąłem. Przyjąłem tą perspektywę słuszną, prawie że z ziemi go zrobiłem i patrzę, słuchajcie, on na mnie zasuwa pełnym gwizdkiem i to naprawdę było cholernie szybko. Ja mu oczywiście robię cały czas, leci cały czas seria za serią, bo nie wiem, które będzie to naj. I nie wiem, no z parę metrów przede mną wyczuł, na pewno mi wyczuł, bo ja siedziałem na tle trzcin, więc nie mógł mnie widzieć. Wyczuł mnie, skręcił no, w jego lewą stronę. Ja pociągnąłem dalej aparatem i to zdjęcie zaraz zobaczycie. A dzik był naprawdę spory. Więc to chociaż, mam nadzieję, że chociaż tym wam, was i tych niedowiarków przekonałem, że po prostu dzik naprawdę zwierzęciem wspaniałym, bardzo inteligentnym i co warto pamiętać, ma bardzo dobrą pamięć. On pamięta rzeczy, o których my zapominamy, naprawdę. Zresztą wiele doświadczeń było przeprowadzonych z dzikami. Doskonale pamiętają miejsca, gdzie im się kiedyś coś przykrego przydarzyło. Doskonale pamiętają miejsca, gdzie na przykład jest fajne jedzonko i tak dalej, i tak dalej. Ale to już są takie rzeczy, no, może, być może mniej istotne, ale wydaje mi się, że równie ważne. Ja wiem, że tak się łatwo mówi, nie bójmy się, ale ja wiem, że jakiś tam strach zawsze jest, bo to jest normalne u nas, u człowieka. My się boimy, co jest większe, nieznane, my się prostego boimy i my tego unikamy. Jeżeli już, moi drodzy, czy będziecie na grzybach, czy będziecie na spacerze, na rowerze, cokolwiek zobaczycie dzika, zobaczcie, dzik po pierwsze ucieknie, nawet locha z mamą, jak będzie daleko, ona nie chce mieć kłopotów.
to, o czym powiedziałem, to mam nadzieję, że chociaż w takim małym procencie przekonało tych niedowiarków, że dzik naprawdę nie jest taki zły, dzik wcale nie jest taki zły i nikt na drzewo nie ucieka, jak spotyka w lesie dzika i tak dalej, każdy to zna. Po prostu róbmy wszystko tak, aby dzik nie był zestresowany. I jeszcze na zakończenie o samych dzikach. Moi drodzy, jeśli już spotkamy tego dzika, będąc w lesie, mając sprzęt, jeżeli mamy taką możliwość, no nie sparaliżuje nas ten cykor przysłowiowy, pierwsze co należy zrobić, to na pewno być nieruchomym, bo to zawsze pomagało i pomagać będzie. Po prostu nie ruszajmy się. Jeżeli widzimy go gdzieś tam daleko, dzik usłyszy nasz hałas, jak się ruszamy, obracamy, kucamy, kucnijmy, przytulmy się do drzewa, stajmy koło krzaka, żebyśmy się zlali z tym otoczeniem i bądźmy cicho i wierzcie mi, dzik na pewno was nie zaatakuje. I mówię, pierwsze co to na pewno żeby nie robić paniki, żeby nie uciekać. To się odbywa w ten sposób. I to wielu leśniczych, myśliwych też potwierdziło to, co ja teraz powiem. Bo to jest tak. Dzik, o czym wspomniałem, ma bardzo słaby wzrok. My jesteśmy, załóżmy, 50-30 metrów od niego. Wiatr zawieje, dzik nas poczuje. I tak, są dziki, które, tak ludzie, albo uciekną, albo są zaciekawione. I jeżeli chodzi o tą ciekawość dzika, to on, nie widząc nas, nie wiedząc, co to jest, po prostu do nas, no, truchtem sobie śmiga, żeby być bliżej, żeby utwierdzić się w tym przekonaniu jego, co to tam takiego jest. Więc on na nas biegnie, znaczy do nas biegnie. My patrzymy, że on do nas biegnie, myślimy, że on nas chce po prostu zaatakować, odwracamy się i dzida, nas nie ma. Cały czas uciekając, wyobrażamy sobie, że dzik nas goni. A tak naprawdę dzik już dawno sobie poszedł, zajął się swoimi sprawami i po prostu tak to wygląda. No uwierzcie mi, kochani, nie jest inaczej. O Boże, moi drodzy, dzisiaj tak wam trochę ględzę i teraz taka przerwa pomiędzy opowiastkami o następnym zwierzęciu, jakim będzie jeleń, bo o to mnie bardzo często pytacie, jak podejść tego jelenia, jak mu zrobić fajne zdjęcie, bo to już niedługo rekowisko, prawda? Właśnie. I to jest ten czas, kochani, dlatego ten odcinek teraz zdecydowałem się wrzucić, żebyście mieli czas też na przygotowanie siebie. A dlaczego, moi drodzy, to jeszcze też zanim zacznę mówić o jeleniu, takie nie tłumaczenie, ale wytłumaczenie się wam i też jestem winny przeprosiny, że ten odcinek jest no dobre 2 miesiące po czasie. Ja wiem, że mam tyły. Słuchajcie, no co wam będę ściemniał? Życie. Po prostu życie. Ja miałem bardzo dużo wyjazdów. Bardzo dużo. Non-stop mnie nie było. Z tematem musiałem się zmieścić w danym terminie. To był dla mnie priorytet. Filmy niestety w tym momencie musiały zejść na drugi plan. Ale żeby... Ja tutaj nie chcę też w jakiś sposób się obiecywać, że ten będzie następny będzie za 2 tygodnie. Nie. Następne teraz będę kręcił, że w momencie, gdybym nie mógł ich nakręcać, po prostu ja je wrzucę, bo one już będą gotowe. No i teraz o tych obiecanych jeleniach, o które tak często do mnie piszecie z pytaniem... Co, jak, kiedy i gdzie. Moi drodzy, no, z tymi jeleniami to jest różnie. Ja osobiście, no wiecie, jestem w nich, ja wiem, czy zakochany, jestem zauroczony, bo to są wspaniałe zwierzęta, również bardzo inteligentne, bardzo mądre, niesamowicie czujne, płochliwe jak cholera. I sprawa nie jest taka, no nie jest taka prosta, jaką by się wydawała. Oczywiście można je tropić, wiedząc, gdzie wychodzą. Czyli wracamy do momentu obserwacji.
Jeżeli nie mamy czasu, to po to są fotopułapki, o których też mówiłem. Nie mamy. Znam osoby, które codziennie przed pójściem do pracy jadą na zdjęcia, bo gdzieś tam czekają, czy on wyjdzie. Ja wiem, że czasami to są duże odległości. Nie mamy czasu, żeby dojechać. To po to właśnie skonstruowano takie urządzenie, jakim jest fotopułapka. Wyśle nam zdjęcie MMS-a. Wiemy, aha, jest. Wtedy my zaoszczędzamy czas i wiemy, czy wychodzi, a jeżeli wychodzi, to mniej więcej o której godzinie. Także mamy szansę, żeby się przygotować. Moi drodzy, jelenie, nazywane w gwarze łowieckiej bykami, wiemy, no, zwierzęta leśne, ale też uwielbiają tereny podmokłe. Szczególnie wodę, czyli stawy, kiedy jest bardzo gorąco, uwielbiają te młode trzcinki, jak również lubią się moczyć. Moczyć w sensie ochładzać. Ja się źle się wyraziłem. Jelenie, moi drodzy, zwierzęta, które wbrew pozorom również mogą być niebezpieczne, ale też w niektórych sytuacjach. I tutaj znowu niestety muszę wrócić do polowań, które no jak wiemy, no odbywają się i tak naprawdę od zawsze, odkąd człowiek chodzi po ziemi i tego nie zmienimy. Natomiast my polujemy trochę inaczej, polujemy aparatami. Ja sobie je upodobałem z wielu względów, z racji ich przede wszystkim majestatu, zachowania, ponieważ same jelenie potrafią się wspaniale bawić, wygłupiać, gonić, przepychać, tak jak ludzie. No ja tutaj takie interakcje widzę bardzo, bardzo takie same jak nas homo sapiens, więc tutaj aż takich wielkich różnic nie ma. Moi drodzy, jelenie, jak jelenia najlepiej wypatrzyć? Przede wszystkim zawsze mówię, polecam rozmawiać z leśniczymi. Oni są w terenie częściej aniżeli my. Oni wiedzą najlepiej, gdzie występują. Jak macie zaprzyjaźnione nadleśnictwo, spytajcie. Spytajcie wcześniej, pójdźcie, zobaczcie, gdzie faktycznie mogą wychodzić. Znajdźcie to naprawdę fajne miejsce. Zobaczcie, gdzie jest wschód słońca. Ewentualnie chcecie w kontrze, to odwrotnie. Miejcie czas na ustalenie sobie miejsca, z którego będziecie robić. Moi drodzy, jeleń wbrew pozorom nie jest takim gatunkiem trudnym do sfotografowania, aczkolwiek jest to zwierzę niesamowicie ostrożne. Podobnie jak i dzik, ma genialnie rozwinięty zmysł słuchu. W przypadku jelenia to wygląda tak. On nas pierw usłyszy, potem wyczuje, na końcu zobaczy. Ja to tak określam, bo przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Idąc kiedyś ścieżką, która nie miała, słuchajcie, ani gałęzi, ani liści, niziutka przycięta trawka, może nie przycięta, ale jeszcze nie urosła do takich rozmiarów dużych, szedłem, wydawało mi się prawie, że niesłyszalnie. Szedłem z kolegą, bo szliśmy właśnie w okresie rykowiska. Na polanie po prawej stronie widzę dobre 100 metrów, albo lepiej, pasły się 3 byki. Piękne, dorosłe byki. Wiecie, że mnie usłyszały? Usłyszały, poniósł łeb i tyle ich widziałem. Przecież nie będę zdjęć od, przepraszam, dupy strony robił, jak uciekają, bo przecież nie po to przyjechaliśmy. To są zwierzęta, które podobnie jak i my, mają niesamowicie wyczulony wzrok na coś, co jest inne niż otoczenie. Coś, przede wszystkim, do czego zmierzam, coś, co się rusza. Dam wam przykład. Wyobraźcie teraz sobie ścianę lasu w odległości na przykład 100 metrów. Piękna zieleń. Zieleń, brąz i tak dalej. Pomiędzy tymi drzewami stoi ktoś zakamuflowany. Wystarczy, że jest w moro,
czy w gilti, czy w tym stroju snajperskim, czy jakiejś pelerynie w kamuflażu, ma zakrytą głowę, buzię, którą widać, pierwsze co widać to buzię i ręce, o czym zawsze powtarzam. I ten ktoś jest tak zakamuflowany, stoi nieruchomo. My, patrząc, tak naprawdę bystry wzrok dostrzeże człowieka, a jak ten człowiek sobie kucnie lub się położy, absolutnie go nie widzimy. Ale wystarczy, że ta osoba po prostu się poruszy. Zrobi ruch głową, ciałem, ręką. Momentalnie my to wychwycimy. Tak samo jest z jeleniami. I tutaj właśnie jest taki, moi drodzy, błąd, który robi dużo osób, czyli początkujących fotografów, że przede wszystkim na zasiadce, na zasiadce, którą sami sobie organizują, czy ze znajomymi, po prostu się wiercą. Ja nie mówię o namiotach, bo ja do zasiadek na jeleni nie używam w ogóle namiotów. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że każde zwierzę momentalnie wychwytuje regularne kształty. Trójkąt, prostokąt, jakiś kwadrat. Przyroda raczej takich kształtów nie ma. Więc stąd my, jak już musimy być w namiocie, to zróbmy ten namiot tak, żeby te kształty były, nazwijmy to, rozproszone, czyli jakieś gałęzie dajmy na boki, żeby to nie było regularne. To po pierwsze. Poza tym ja też nie stosuję namiotu z tej racji, że mam ograniczone pole manewru. Chyba, że nie mam innego wyjścia. Znaczy, ja nie mówię, że nie stosuję namiotu. Stosuję. Ale na przykład na inne zwierzęta, typu brodzące, czy na przykład jak wiem, że może padać, na wszelki wypadek sobie namiot rozbiję. Jakiś taki mniejszy mam rozkładany. I tylko i wyłącznie dlatego, ale generalnie pracuję za siatką. Dlaczego? Bo siatka ma, jak wiecie, no tą zaletę cudowną, że siadamy, jest drzewo, opatulamy się, znaczy wiążemy jeden koniec, puszczamy luzem siatkę, my wchodzimy pod siatkę, obiektyw i tyle nas widzieli. To się zlewa tak doskonale, jeszcze jak jest siatka zielona na tle zielonego drzewa, znaczy tle drzew, w ogóle nas nie widać z daleka. To raz. Drugi, że możemy siatkę zarzucić na siebie, położyć się, robić, jesteśmy niewidoczni. Trzecia opcja, no tych opcji jest nieskończenie wiele. Tak jak wam kiedyś pokazywałem, sztyce, siatkę, czyli robimy ścianę niemalże, jakieś gałązki takie, żeby to nie było faktycznie regularne i mamy taki, powiedzmy, mały lasek. Wybaczcie, trochę się obsunę, bo już mnie tyłek boli. Bo dzisiaj tak bardziej stacjonarnie, dlatego że deszcz pada, a ja nagrywam, słuchajcie, w paśniku. Także bo wysoko, jeszcze w paśniku nie nagrywam, ale przynajmniej jestem chroniony przed deszczem. I błąd następny, który się robi, którzy robią ci początkujący, oni robią to nieświadomie, nie zdają sobie sprawy, to jest co? Kiedy jest ta siatka rozbita przed nimi, mają ten otwór na obiektyw, wsuną ten obiektyw za siatką, czyli z jej strony jest statyw, którego nie widać, to myślą, że będąc za siatką, mając tam jakąś czapeczkę, mając moro, oni są niewidoczni. Nieprawda. Są dalej widoczni, tylko że to zwierzęta widzą, że po prostu jest rozmyte. Ale nie do końca. Do czego zmierzam? Właśnie teraz taką sytuację mieliśmy na zajęciach, gdzie no niestety osoba, która, ja tu nie mówię źle, nie ganię ją, po prostu ona nie wiedziała tego, znaczy nie zapamiętała tego, będąc za siatką, po prostu się ruszała. Drapała się w głowę, sobie nalewała do termosu herbatę, jadła kanapkę, no bo, a nie widziała, że z lewej strony była przepiękna łania. Była bardzo blisko, znaczy blisko na obiekty, w którym ta osoba dysponowała. I łania, myślę, że ona usłyszała ten lekki szelest, chociażby odkręcanego termosu, na co też trzeba zwracać uwagę. Popatrzyła się w jej kierunku,
znieruchomiała i po prostu w jednej sekundzie uciekła. Ale uciekła dopiero po paru sekundach, ponieważ słońce, to był wschód, świeciło prosto na siatki, czyli na nasze miejsce, gdzie byliśmy. I co się dalej dzieje? Te promyki przez te oczka siatki, no była ta osoba widoczna. Znaczy, może ona nie, ale była widoczna, był widoczny ruch. Że ona coś tam robiła. No słuchajcie, no takie rzeczy to się widzi. My, ludzie, jesteśmy w stanie coś takiego wyłapać, a co dopiero zwierzę, które ma wzrok, no, genialny. Dlatego takich rzeczy, na przykład, czego nie robić, a co robić, to właśnie między innymi uczymy. Po to mam te warsztaty, żeby nauczyć, jak się podchodzi, jak się zachować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Następny błąd, moi drodzy, bardzo często niestety stosowany przez osoby, które myślą, że robią, a nie robią dobrze, to są perfumy. Jezus, ja to, słuchajcie, ja mogę mówić nie wiem ile razy i dalej, i cały czas to się powtarza. Powtórzyło mi się też na ostatnich zajęciach. Ja rozumiem, że ktoś chce ładnie wyglądać, ale to nie jest pokaz mody, tylko to jest praca w terenie, gdzie jest wymagana tak naprawdę absolutna neutralność, ja to tak nazywam. Nie perfumujemy się. Żadne sztyfty pod pachami, szampony i te inne wynalazki, bo to po prostu nam szkodzi. Po prostu my myślimy, że nie pachniemy, a dla zwierząt my po prostu... Już nie chcę mówić, ale no, dla nich to my śmierdzimy tak naprawdę. Dla nich nasz zapach to jest po prostu śmierdzący dla zwierzaków. A jeleń, o czym zawsze mówiłem, szczególnie jeleń, kiedy poczuje zapach człowieka, dla niego jest to bariera nie do przekroczenia. On już dalej nie pójdzie. Dlatego takie rzeczy, kochani, nie róbmy. Czyli można... Aha, jeszcze jeżeli chodzi o kamuflaż. Jak jeszcze można te zwierzęta fotografować, te same jelenie? Mówię, kochani, o tych siatkach. Okej, mówię o namiotach. Tyż. A jeszcze zostało nam guilty. Te najbardziej takie powszechnie stosowane. Taką dobrą radą na jelenie jest to, o czym teraz mówiłem przed chwileczką, to jest bezruch. Czyli siadamy, widzimy, że idzie ten jeleń. Wystarczy, słuchajcie, że sobie siądziemy w kucki, skulimy się, zarzucimy siatkę, jeżeli mamy, a jeżeli nie mamy, to tu guilty, o którym teraz właśnie chcę powiedzieć. To jest z reguły strój paroczęściowy lub ta peleryna jednoczęściowa. Tam jakieś tam frędzle. Skulimy się. Tam jest z reguły w zestawie dodany taki szal. Owijmy obiektyw, żeby tam coś, jakieś farfocle zwisały. I słuchajcie, zwierzęta podchodzą na paręnaście metrów. Ja, znacie moje zdjęcia, też właśnie po raz kolejny powiem, że będą na końcu filmu. Ja tak setki, jak nie tysiące razy robiłem. I robię cały czas. Bo słuchajcie, ja zacząłem robić coś takiego, że ja minimalizuję sprzęt, który niosę w teren. Czyli mam tylko rzeczy te najbardziej niezbędne. Sławne siedziska, które znacie, te moje poddupniki, statyw, plecaczek. Oczywiście sprzęt i nic więcej. No po co mam to wszystko taszczyć z sobą, jak i tak będę miał to, co chcę. A dlaczego będę miał to, co chcę? Bo wiem, i tutaj się nie zgrywam, gdzie dane zwierzę, gdzie dany gatunek występuje. Dlaczego? Bo je obserwuję non-stop. Słuchajcie, jeżeli ja jadę w teren, to nie jadę po to, żeby odpocząć też, ale po to, żeby zobaczyć, co jest nowego, co się nowego ewentualnie pokazało, jakie są nowe ślady, ile tych śladów. Bo też wiele osób, profesjonaliści nauczyli mnie liczyć ślady, wiedzieć co, kiedy, którędy przeszło. I tego też, kochani, ja uczę. Uczymy też podchodów, aczkolwiek z podchodami jeleni to nie jest taka prosta sprawa, bo jeleń, słuchajcie, to nie jest ptaszek w ogrodzie, którego da się podejść. Od tak, kiedy my chcemy. Nie. Słuchajcie, to jest tak bestia cwana, tak mądra i tak wystarczy jeden
trzask, nie tylko gałązki, nadepnięcie na listek, jakikolwiek inny dźwięk niż normalnie, już jelenia nie ma. Momentalnie już jest postawione na baczność i możemy sobie pomarzyć o zdjęciu. Dlatego do tego się trzeba po prostu przygotować. Ja słuchajcie, szczerze to wam muszę powiedzieć, że na, ja wiem, 10, no tak w skali od 1 do 10, na 10 takich podchodów, które ja kiedyś lata temu próbowałem, nie robiłem, ale próbowałem podejść, to wyszły mi może dwie. I to, wiecie co, chyba jedna to przez przypadek, bo on mnie nie widział, ja go nie widziałem i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby podejść jelenia, to musi być spełnione wiele warunków bardzo korzystnych. I tego właśnie, moi drodzy, to powtarzamy sobie na zajęciach. Ja preferuję czatownię, bo jak już kiedyś wspomniałem, ideą budowania czatowni czy naszego kamuflażu to jest to, żeby zwierzęta przyszły do nas, a nie my do nich. Bo zwierzęta nie są takie durne, żeby dać się podejść na parę czy paręnaście metrów. Dlatego one podchodzą do nas, a my sobie tylko na nie czekamy. I jak jest ku temu okazja, to popijamy sobie kawkę. Tak to w takim ogromnym skrócie wygląda. Że moi drodzy, ja już się z wami będę powolutku żegnał, jak już będą, a wiem, że często mi zadajecie wiele, wiele pytań. Jeżeli ja jestem przy komputerze lub w terenie, a odbieram raczej codziennie wiadomości, to proszę piszcie do mnie, nie krygujcie się, nie bójcie się zadawać mi wiele, wiele, wiele pytań. Jeżeli będę miał czas, zaznaczam, jeśli będę miał czas, a nie będę prowadził zajęć, czy miał jakichś wykładów, to po prostu ja chętnie na nie zawsze odpisuję, o czym zresztą wiecie. Staram się to robić jak najszybciej, żeby nie mieć zaległości, ale to nie jest tak, że ja olewam sprawę, że zapominam, bo to nie. Tak po prostu, jeżeli już się zdecydowałem kręcić dla was te odcinki, to chcę to robić nadal i cały czas. Z jak najmniejszymi przerwami. Tak to wygląda w takim dużym, telegraficznym, po raz drugi to słowo użyłem, skrócie. Moi drodzy, jeszcze raz serdeczne dzięki. Do zobaczenia już niebawem. O właśnie, zanim skończę, jeszcze jeden temat o jeleniach. Wybaczcie, ale ja mam swoje lata i mogłem zapomnieć. O czym chcę powiedzieć? My, jako ci, którzy fotografują przyrodę, wspaniale potrafimy się kamuflować. Potrafimy tak idealnie się wtopić w teren, że ktoś, kto będzie przechodził 3 metry od nas, nie będzie w stanie nas zobaczyć. Bo to potrafimy, to robimy od lat. Natomiast, kiedy zaczyna się rykowisko i wyobraźcie sobie, jest polana i my sobie siadamy na skraju lasu, gdzie jest ta polanka, fajnie są, wychodzą byki, zaczyna się piękne ryczenie, ale też zaczyna się polowanie z ambon, które są niedaleko. I czego sprawa dotyczyła? Nie jeden, nie dwóch leśniczych mówi mi: panie Darku, bardzo fajny kanał pan prowadzi, dużo się też rzeczy fajnych dowiedziałem, o których nie miałem pojęcia. To mam taką prośbę, jakby pan mógł powiedzieć o rzeczy, o której teraz chcę wam powiedzieć. Dla naszego bezpieczeństwa, waszego, mojego, fajnie by było zakładać kamizelki odblaskowe. Ja wiem, jeszcze nie wieszajcie psów na mnie, bo jeszcze nie skończyłem. Ja wiem, że to jest no siara, nie? Bo kurde, będę wyglądał jak idiota. W pomarańczowej czy żółtej, zielonej kamizelce w lesie będę posuwał i ten. Nie, nie. To się tyczy tylko tych momentów, kiedy jest teren, który my uznamy za niebezpieczny. I teraz, moi drodzy, ja nie mówię, żebyście wy, ja cały czas, żebyśmy w tych kamizelkach łazili. Nie, nie, nie. Nie zrozumcie mnie źle. Do czego zmierzam? Najlepiej, znaczy są dwie opcje. Przede wszystkim pójść do nadleśnictwa, powiedzieć: panie, no ja będę w tym i w tym, gdzie jest polowanie? No tu i tu, okej. Okay. Ja chcę tam się zasadzić na zdjęcia, najlepiej to w dniach, kiedy nie ma polowania. Okej, okay, tylko że jak jest rykowisko, to z reguły jest polowanie codziennie, o czym doskonale wiemy. Więc tu jest, z tym jest problem.
jak już musimy wyjść na tą polanę, gdzie jest, gdzie się odbywa no, to rykowisko, gdzie te jelenie mogą być, a wiemy, że niedaleko, czy w pobliżu widzimy ambonę, nad której siedzi, kurde, myśliwy, to włóżmy tą kamizelkę. Wiecie dlaczego? No, chyba tego nie trzeba tłumaczyć. Dla naszego bezpieczeństwa. On nas będzie widział. To jest istotne. Więc nie będzie w naszym kierunku mierzył. Mam nadzieję. A dwa, jeżeli już nie chcemy tej kamizelki zakładać, to rano, czy w nocy jeszcze, jak widzimy, znaczy wiemy, czy nie wiemy. Ja co robię? Daję latarką sygnał w kierunku ambony, bo wiem, gdzie są te ambony rozmieszczone. Daję sygnał, że ja tutaj jestem. To znaczy, że ktoś tutaj jest. I wtedy osoba będąca na ambonie, myśliwy, czy ktokolwiek inny, wie, że tam ktoś jest i w tamtym kierunku się nie strzela. To jest bardzo ważne. Ja wiem, słuchajcie, że to jest takie, no ja nigdy nie chodziłem w kamizelce. I tak wiecie co, zastanowiłem się na tym i... Znaczy, ja was nie to, że namawiam, ale sprawę daję pod przegłosowanie, jak ja to mówię. Naprawdę, zastanówmy się, czy po prostu nie warto. Bo słuchajcie, jeleń i tak nie widzi tego koloru. Dla niego możemy być na różowo ubrani, on tak nas widzi w szarościach. Tylko chodzi o to, żeby myśliwy nas nie ostrzeli. Ja tak się, no mam cholera tych parę kamizelek w samochodzie, no ale no szczerze, jeszcze nie ubrałem. A to chyba dlatego, że jestem w miejscu, gdzie po prostu tego polowania może nie tyle co nie ma, ale on jest bardzo, bardzo daleko i tam nie ma żadnych ambon. Aczkolwiek, słuchajcie, no ktoś zawsze może się trafić, prawda? Ja też szczerze myślę nad tym od roku czasu, czy zakładać, czy nie zakładać i też mam dylemat. To znaczy ja wam dałem pod przemyślenie takie hasło z tą kamizelką, także żebyście tylko wiedzieli. To nie, nie, nic, co trzeba mieć. Moi drodzy, to tyle na temat jeleni. Nie będę się tutaj określał, że spotkamy się za tydzień, dwa, bo nie na tym rzecz polega. Ale będę robił wszystko, żebyśmy się spotkali regularnie. Także mniej więcej, mówię mniej więcej, ten temat wyczerpałem. Sprzedałem wam parę patentów, które warto stosować, bo są niezwykle pomocne. A kochani, no co, widzimy się niebawem. No wcześniej, aniżeli na rykowisku. Także pozdrawiam was serdecznie w ten pochmurny i lekko dżdżysty dzień. Trzymajcie się, życzę wam dużo zdrówka przede wszystkim. Hej!